Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Far Cry 3. Zaczynam z widoku mapy, żeby nie wyskoczył komunikat, że nie mogę zapisywać w trakcie misji. Standardowo też na początku odcinka przypominam o wszelakich aktywnościach, czyli wiecie, łapki, suby, dotacje, komentarze. I lecimy do Citry. W sumie mam tutaj też, w ogóle wiecie co, ja to sobie potworzę co nieco, bo mam tak mało apteczków. Nie mam żadnych liści nawet zielonych, a tutaj sobie chyba troszeczkę rośnie w okolicy, tak mi się wydaje. A przynajmniej rośnie ta jedna zielona roślinka. Także będę mógł sobie w razie co dotworzyć apteczek na szybko, nie? No bo trochę się chujowo podziało ostatnimi czasy. A miałem dotrzeć do Citra, nie mam po prostu questa, okej. Okay. No puść tam mnie, panowie, halo, ja swój. Nie jest w ogóle jakieś drzewo życia. Nie wiem, my coraz dalej w tej komponaty zachodzimy. Labirynty jak się masz, kurwa, no tak naokoło muszę biegać, seriously. Leave us. The warrior returns from the land of the dead. Brought you a souvenir. No i kusi nas, zobaczcie, tak, chodź, chodź, chodź. It is time. Drink. This is a poison for the weak. Only the strongest will survive it. Znowu jakiś narkoszał? No tak coś czuję, że takie no, bardziej narkotyczne przeżycia znowu doznamy. Okej, no. Zakładam, że mam iść po schodach? Nie? Nie mogę tu wejść, dobra. O, okej. Okay. Dobra, bo tu się ogień zaczyna rozprzestrzeniać, ale o co chodzi? Nie mogę tam iść. O serio, o demon. A, okej, okay, ja dostaję zapalającą strzałę. A ja mu muszę w oczy strzelać, okej. Okay. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, te oczy płoną, nie wiem, to wybucha wszystko. Mam tylko jedną apteczkę na razie, ale zaraz sobie chyba będę mógł dotworzyć, okej. Okay. Ten demon coś robi dziwnego. W pomocy. Potnę cię, fiucie. O Jezu, dobra, to było głupie, czekajcie. Wykonywanie przedmiotów, leczniczo, nam tylko dwa liście na szczęście, ale na szczęście jakieś mam. Chujowo, że tu wlazłem tak całkowicie bez żadnych apteczek, nie? Chociaż nie, ja się mogę... No zajebali mnie, kurwa, nie mogłem się już uleczyć, goddammit. Dobra, to było chujowe i nieprzemyślane. Ja zapomniałem, że ja mogę leczyć 3 paski zdrowia bez apteczek. Okej, okay, znowu dostanę łuk. Muszę tu bardziej operować chyba. Jak on tak zionie tym młogniem, czy czymś tam piekielnym, to ja się muszę chyba bardziej odsuwać. Gdzie nie mam tu żadnego takiego w miarę szybkiego uniku, ale zawsze mogę jakoś biegać chyba, nie? Dobra, dostanę zaraz łuk i nic więcej. Mogę tylko napieprzać z łuku, ale chyba unlimited strzały, coś mi się wydaje. Dobra, no napierdalam do niego, bo cóż mi pozostaje, nie? Nie wiem, to mi w ogóle losuje. Kurwa, ja płonę.
Nie chcę płonąć. Ała, no i zużyłem teraz, kurwa, życie. Strzeluj, Jason! Nie wiem, no napierdalam jak pojebany. No, nie trafiłem w ryj. Okej. Okay. Mogę się podleczyć. To mi da 3 paski zdrowia chyba. O, właśnie, no. Tak coś czułem. Teraz będą te kurwa ziomki tutaj mi biegały. Kurwa nie widzę do końca. Ła. Nie, lecz się. Panie kolego, lecz się. Okej, zdążyłem nawet. Nie miałem tu eliminacji w tym momencie. Ała! Pomocy! Trzymaj kół, aby leczyć. Boże, jak oni tu szybko podchodzą w ogóle. Nie mogę się uleczyć, halo, kurwa, dajcie się uleczyć, frajerzy. Kół, aby leczyć się, no lecz się. Halo, jestem w chujowym stanie. Bardzo chujowym. Wtedy to leczenie trwa dłużej. Tylko czy ja mogę teraz sobie wykonać właśnie te lecznicze dwie rzeczy? A no mogę. O Jezu, nie to chciałem. Chujowo? Zrobiłem coś innego, jakieś pobudzenie endorfinowe. Dobra, może damy radę. O Jezu, on jakieś teraz shadow ball napierdziela. Iń! Maro nieczysta, piekielna. Pewnie 3 takie fazy będą, jak znam życie. Dobra, znowu będzie rzucał shadow ballami. Aaa, pomocy, kurwa. Nie, to cannonbole. Nie wiem, co to jest. Halo. Giń! Kurwa, nie trafiłem. A weź go trafiaj. Boże, cannonbole. Pomocy. Kamehama. No serio, aż tak nie trafiać. Dobra, znowu cannonbole lecą. Nie, będę biegał w kółko jak pojebany. Może to coś da. No i serio, trafiam raz, a drugi to on jeszcze po coś schyla i już go nie trafiam wtedy. O kurwa, narkoszał, pomocy. Nie, jak on rzuca tymi cannonbolami, to go na pewno nie trafię z tego łuku. No właśnie. Dobra, no muszę biegać, nie wiem, w kółko, kurwa, chyba tak jest najefektywniej. I patrzeć, kurwa, kiedy on tymi shadow ballami przestaje napierdylać, nie? O, trafiłem 3, zajebiście. Ile jeszcze on może wytrzymać? Czemu nie ma paska życia żadnego? Dobra, jeszcze jeden shadow ball. Dobra, czy teraz znowu będą... Teraz znowu będą te złodupce z cienia wychodziły? On padł? To był duszowy potwór! Skończ to, ale jak? Muszę wejść po jego ręce. A, i tym nożem specjalnym. Jezu, co on mnie robi? Halo, spacja, maszuj! Dobra, czy drugie oko też? A, no to tak się zabawialiśmy. Tell me who I am. You live for battle. Every man you fight dies and deserves to have his life taken from him. You wear the tatao. You feel the jungle around you. You are Rakyat. Across this island, Boss and his
his pirates enslave the bodies and the minds of the Rakyat. Our guns do not stop until Voss falls at our feet. We are the warriors of the Rakyat, and I will lead you to glory! Okay. Dobra, jak znam życie, pewnie będzie jeszcze jakaś sekwencja, jedna albo dwie, gdzie mi sprzęt zabiorą, czego bardzo nie będę lubiał oczywiście. No i że też żaden waran nie będzie mnie podgryzał. Aha, mam tam dotrzeć, tak od razu, ale ja nie mam apteczek. Odblokowano mi 13 nowych umiejętności i jedno co jest na pewno, to fajnie, że sobie nie wykorzystam, bo bym chciał mieć to. Dodatkowy segment paska zdrowia. I jeszcze jeden segment paska zdrowia. O, i tutaj jeszcze mogę kamizelkę kuloodporną. Zadania zrzutu zasobów. O, a ja takich nie robiłem. To by było chyba fajne sobie nawet porobić, tylko że na razie to bym chciał jakieś lekarstwo, ale widzę, że gra mi nie da żadnej możliwości uzupełnić sobie nic. Musimy tylko dotrzeć na wyspę Vasa. Także jesteśmy, wiecie, zdani na fakt, że nie mamy apteczek, jeszcze może mnie dojebać w tym momencie jakiś zjebany rekin. Także no, nie jest to zbyt przyjemna forma tego, co mi gra teraz prezentuje, bo nie jestem w ogóle do niczego przygotowany, no chyba, że... Ja tu od razu widzę przeciwnika, tak jest. Fajnie gro, że... On mnie nie widzi. Aha, dobra, wpadł do wody i umarł. No, fajnie. Tu jest spinaczka. Nie miałem tej opcji wcześniej. A szkoda. Naprawdę... O, jest medpack. Jezu. Dobra, troszeczkę hajsu. Medpaki bym chciał, bardzo dużo medpaków. Mam teraz dużo pasków zdrowia, ale nie mam też ani kamizeli, ani nic. Wiecie, jestem po prostu nieprzygotowany do niczego. Ale chciałbym jeszcze, wiecie, jeden punkt umiejętności dostać. Ja miał wtedy fajną rzecz z tą kamizelą. Drugich jest? No to elo, żegnajcie panowie. Płacę mi się ich przeszukiwać, oni nie mają apteczek przy sobie raczej, nie? No wątpię w to. Męczą tu ludzi. Takie chujowe zachowanie z ich strony trochę, nie? Patrzcie, jest snajper. Fajnie by było się go pozbyć zatem, nie? Oczywiście nie mam też chyba za dużo amunicji do mojej snajperiny. Dobra, przełączę się na ok. Słyszę psy! To też nigdy nie jest dobra opcja, jak się słyszy psy, bo... potrafią w tak chujowy sposób zaskoczyć człowieka. Serio, trafiłem w skałę dwa razy. Czy on... Czajcie to? Nie wiem, co się odjebało w tym momencie, ale koleś, kurwa, po prostu nie chciał umrzeć, no. Strzelałem do niego i strzelałem, a on nie umierał. Patrzcie, ile on miał...
Czy ja nie trafiałem? Ja trafiałem gdzieś obok niego? W chuj nie jestem pewny w tym momencie, wiecie? No dobra, no nie straciłem nic ze zdrowia, także jest okej. Okay. Mam tą jedyną apteczkę. Może bym to sobie, wiecie, przeszukał, może znajdę drugą. Jeszcze lepiej kamizela jakaś może. Nie, tu nic nie ma. Nie wiem, czy coś by było na tym gnieździe snajperskim, ale wątpię w to. Jeszcze ten pies jebany. Naprawdę nie lubię psów. Czy w tej grze przynajmniej. Aha, wejdź do kompleksu. Nagle nie pozwala mi użyć kurwa broni. Co? Ciekawostka. Dobra, już mogę. Surprise, motherfucker! You didn't think! I knew you were coming, right? I am so disappointed! You showed so much promise, Jason! Shit! So much! No dobra, chciałem ugasić ogień, ale... Nie wiem, na górę? God damn it! Dużo przeciwników! Many dużo O kurwa, oni mogą mi to niszczyć. To źle. To bardzo źle. Jak mogą mi niszczyć covery wszelakie. Ała! No halo, kto tu do mnie bije w ogóle? Skąd? Mogę się... A, dobra, mogę się leczyć tak za każdym razem, nieważne ile mam zdrowia, to spoko. Dobra, bo ja ich nie widzę, nie? Sobie ich tak na szybko pooznaczał w jakikolwiek sensowny sposób. Dobra, tam jest La Tigre. Już wiecie, wiecie jakie to jest zastosowanie dla mnie. O kurwa, granat. Krótko tak się leczyłem. Mogę tak jeszcze raz? Mogę, tak się mogę leczyć. Dobra, tak. Nie, apteczek się mogę leczyć, to jest zajebiście. Oni sobie tam rad... Czy ten La Tigre, kurwa... No. Tam miał podziałać z nimi co nieco chyba, nie? Czy mam jakąś strzałę wybuchową? Ej, w ogóle... F8, no nie mam. Mogę sobie wytworzyć. Strzały specjalne, strzały wybuchowe. No mogę sobie ich otworzyć troszeczkę. Że bardzo mi miło z tego powodu. Bo wiem, że to trochę porobi. To jest na pewno bardziej celne od granatów, nie? God fucking donut. Frajerzy. Nie, wejdę tu. Stąd podziałam może dalej. Okej. Jeszcze ten szalony mołotowy kurwa został. Ja sobie podnoszę skrzynki jak pojebany. Mołotowy to oczywiście biega jak pojebany. Dobra, niech on tu przestanie mi płonąć. Maybe. No przestań płonąć, ziomek. No tu w nieskończoność przychodzili. Raczej w to wątpię. Okej, ten umor. Tu mi jakiś włazi, ale się pożegna z życiem. Nie wiem, czy ja nie uwolniłem jakiegoś zwierza. Tak, tygrysek się nim zajmuje. Zajebiście. No i drugiego tygrysek bierze. Teraz będę musiał sobie wykończyć tygrysa pewnie. On przyjdzie i po mnie w końcu, nie? Nie, on biegł po tego gościa, okej. To idziemy dalej.
tutaj to chyba wszyscy będą. Jego pierwszego tygrysa jakoś szybko kurwa wykończyli. No oczywiście, że to jest ciężki, nie? Okej. Zginęli? Chciałbym się uleczyć. Lubię mieć pełne życie. Życie bez życia jest chujowe. Ja przeszukam. Lubię przeszukiwać tych dużych skurwysynów. O, granat miał przy sobie. No zawsze to coś miłego i ciekawego, nie? Coś ty mi wbił. A, ten święty nóż, co? Co ja będę w jakimś... szale znowu musiał walczyć, dziwnym? Kurwa, tu się wszystko musi w takim narkotycznym świecie dziać. Okej, okay. Idę po telewizorach, no zajebiście. I am the balancing point. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. Dobra, no i chyba muszę iść przed siebie. Tu będą jakieś historyjki pokazywane. You enjoy my sister's company? She's gonna make a warrior out of you. You're so fucked up, Jason. Pull the trigger. Come on, motherfucker. No, chcę. Okej. Okay. Biegną na mnie wasy. God donut. Strasznie mało amunicji ma ta broń. Okej. Okay. No gin, kurwełe. Przeładowanie, gin. Muszę gdzieś dojść, ale oni tu biegają jak pojebani. Kurwa, gin frajerze, spierdalaj ode mnie. Kurwa, ten płonie! Nie płoń na mnie. Byłaby leczyć, kurwa mać, no. Zajebią mnie, no to za dużo ich tutaj. Pomocy, jeszcze ta broń ma tak malutką amunicję, takie pryt i chuj, nic więcej. Dobra, ale skąd mi się to zacznie teraz, skąd mi się to wczyta? Aha, stąd, okej. Okay. Najgorsze jest też to, że nie wiem ile mam życia. No właśnie, kurwa, przeładowywać muszę co chwila. Oni tu biegną jak pojebani. Dobra, sobie przytrzymam to. No przytrzymuj, żeby leczyć. Kurwa, on przeładowywuje dalej. No ja pierdolę. Kiedy to jest turbo chujowe. Okej. Nie wiem w jakim stopniu my go teraz zabijamy tak naprawdę. O, lekarstwo teraz nagle miałem, co? Oto ciekawostka. Gin, frajerze. Nawet przeładować nie dasz. Też weź się umiejętnie odsuwać. Dobra, nagle mi gra dała lekarstwa, jak zginąłem po raz któryś, co? F, eliminacja. Frajerze. O, on będzie mnie unikał, co? O, no to sprytnie. Zajebaliśmy wasa. Jeszcze tak mi się wydaje, że w miarę szybko.
O jebany, czy on żyje? Dobra, no chyba go zajebałem. Tak mi się wydaje. Chociaż wiecie, tutaj w tym świecie nigdy nic nie wiadomo. Jakieś narkotyczne szały, transy, fazy, kurwa mać. Nie uwierzę, że nie żyje, dopóki nie zobaczę odciętej jego głowy. He left me the tribe, his birthright. Poet Volker lured him away with money, drugs. He became a monster, but he was still my brother. Poet will pay for what he has done. To you and to my brothers, I will bring you his head. What of your friends? We'll take a boat back. I'm staying with you. I'm pleased to hear that. How will you kill Hoyt? I met a spy named Willis who can sneak me out to Hoyt's island. Clever. The Rakyat will miss you not being here. Oh, will they? Return to me. To my people. Soon. Ona się w nas zabujała, czy mi się wydaje? W sumie ujeżdżała nas, jak byliśmy w narkotransie, nie? Dobra, tu jest Citli, ale kurwa, serio? Chcę zobaczyć martwe ciało Vasa. Jak ja tego nie zobaczę, to ja nie uwierzę, że on nie żyje. Chociaż mówią, że go zabiłem, ale nie wierzę coś w to. Kurwa, ja coraz dalej muszę z tej świątyni, kurwa, zapierdalać, czy mi się wydaje. Okej. Okay. Jest jakaś skrzynia ze skarbem. O, hajsy. A wiecie, hajsy zawsze spoko, nie? Tu walczyliśmy z tym tuszowym stworem. Kurwa, dość pojebanym stworem w sumie. Ale takich narkoszałów to się nie spodziewałem. Wcześniej to było takie iść, przejść, coś, ten, a tu takie walki w takim narkotycznym tym, no. Dość ciekawe, ale i turbo chujowe, bo nie lubię czegoś takiego, wiecie, bo nie wiem, co jest prawdą wtedy. No ten się aż napierdolił. Listen. You're leaving so soon. Dennis, I... You're busy working with Citra? We are not unlike each other, you and I. I was once an immigrant to the United States. Mm-hmm. I worked as a mechanic in a garage. They tried to make fun of my accent, the owner. They tried to pay me less than the other mechanics. They were not as skilled. Mm.
who was raised among the generals of Liberia. They tried to treat me less than them. But I know who I am. Look at me now. Citra. She has freed me. She is with me. Good luck on your fortune. I mean, your mission. Okej. Okay. No Danny się napierdolił i mu odjebało. Oj, mam dwa medpaki nagle. Kurwa, ja nie wiem, co tu się dzieje czasami. Dobra. Zbiorę sobie tego liścia. On tu sobie chyba cały czas będzie wyrastał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co, i chyba sobie zakończymy tutaj ten odcinek, moi drodzy. Także dzięki wszystkim za oglądanie. W ogóle jeszcze zobaczmy, gdzie teraz mamy następny quest. Gdzie on się zaczyna? Na pewno jeszcze nie tu. Nie widzę znaczków z questami. Dziwne, bo tu mam na mapie. Może jak wyjdę z tego obszaru... Tak jakby na wprost siebie, nie? A, bo tu jest. A, dobra. I wiecie, no... fajnie by było, jakby już mi gdzieś tam, wiecie, wrzuciło znaczek z misją gdzieś tu, nie? Bym sobie mógł tutaj podziałać co nieco po swojemu. Chociaż jeszcze, no, jakby zrobił sobie to. Bo tu nie mamy tak ładnie na zielono wszystkiego, co na razie odkryłem. Ale to wiecie. To wiecie, masz ledwie właśnie tę misję zrzutów bym musiał sobie prowadzić, żeby mieć ten... co tam była za umiejętność? O, segmenty paska zdrowia regenerują się szybciej. Te częściowo, nie? To jest fajne. Kamizelka mniej obrażeń. To sobie od razu biorę. Muszę spełnić wymaganie. A, gdzieś tu się jakiś delfin wypalił. No dobra, ale zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Bajos.